28 stycznia odbędzie się kolejna edycja biegu z pierwszej stolicy do stolicy. Wydarzenie odbywa się w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Biegacze, pokonując dystans ponad 300 km, odwiedzą ponad 75 miejscowości. Przygotowania już trwają od około miesiąca, ukazała się lista osób, które zechcą biec w tym naszym biegu. Tworzy się zupełnie nowa lista, oczywiście pierwszeństwo mają osoby, które biegły w poprzednich biegach, ale jest też sporo już nowych kandydatów do biegu. Także pracujemy też, prowadzimy rozmowy z organizacjami też gnieźnieńskimi, na przykład Gnieźnieńskie Morsy, które też się zdecydowały wesprzeć nas tutaj swoją taką akcją morsowania w tym biegu. Rozmawialiśmy też z klubem Atleta. Dzieci też z tego klubu będą na rynku organizować bieg, który też będzie ogólnie dostępny dla wszystkich dzieci, które zechcą właśnie w takim mini biegu z pierwszej stolicy do stolicy biec. Przez 3 kadencje biegowe uzbieraliśmy ponad 100 tysięcy, więc to już jest taka kwota znacząca. Liczymy, w ubiegłym roku było 56 tysięcy, liczymy jak to co roku i Jurek i pewnie wszyscy na rekordy jakieś. My też liczymy, że ten rekord 56 tysięcy złamiemy. No, jest to nasze takie wyzwanie, ale czy to nam wyjdzie, tego oczywiście nie wiemy. Tak naprawdę najważniejszy jest bieg, wspieranie, działanie, bawienie się oczywiście w tym dniu, bo to jest świąteczny dzień, to jest cudowny dzień i to jest, myślę, najistotniejsze w tym wszystkim. Tym razem trasa zostanie nieco zmieniona. Uczestnicy będą mieli do pokonania 302 km podzielone na 32 odcinki. Trasa zaczyna się standardowo na Gnieźnieńskim Rynku, a kończy się również standardowo w Warszawie w studiu w Ośpu. Trasa będzie w tym roku troszeczkę inaczej przebiegać niż w zeszłych latach, ponieważ dokładamy jeszcze odcinek tak zwany wrzesiński, czyli z Gniezna udajemy się do Witkowa i później nie w kierunku Konina, tylko na początek jeszcze do Wrześni, a później już na Konin, w kierunku później na Koło i Sochaczew, żeby dobiec do Warszawy. Trasa w tym roku jest troszeczkę dłuższa, bo to jest 302 km, podzielone na 32 odcinki, z czego będą 4 odcinki specjalne. Specjalne to będą takie, które będą biegane nie przez nas, czyli tę zasadniczą część biegaczy, ale przez naszych zaproszonych gości, zaprzyjaźnione grupy biegowe, czyli myślę tutaj o grupie biegowej z Witkowa, o grupie biegowej z Wrześni, Słupcy, jak również z Konina. Te grupy będą miały po prostu swój jeden mały odcinek, taką cegiełkę do naszej całej sztafety. Pozostałe odcinki będą biegane przez naszych, w cudzysłowie, naszych biegaczy, czyli tych biegaczy, którzy będą na trasie od samego początku do samego końca i razem będziemy chcieli tam wspólnie zobaczyć światełko do nieba. I już powiedziałem, że światełko do nieba, przez to chcemy dobiec do Warszawy na godzinę 19:45, żeby było jeszcze kilka chwil na to, żeby się przygotować do tego światełka, a startujemy z Gniezna o godzinie 10 w sobotę. Start do biegu głównego odbędzie się w sobotę 28 stycznia o godzinie 10 na Gnieźnieńskim Rynku. Natomiast o godzinie 9 odbędzie się mini bieg z pierwszej stolicy do stolicy dla dzieci. Taki bieg właśnie z pierwszej stolicy.